W ciągu życia dwóch pokoleń zmieniło się to życie radykalnie. Jeszcze z wojny była krajem rolniczym. Większość ludzi mieszkało na wsi, a na tej wsi panowała często bieda. Potem ten eksperyment PRL-owski, czyli ludzie ze wsi do miast, przemysł, często bezsensowny, ale jednak awans cywilizacyjny, czyli nie ma już więcej analfabetyzmu. Ludzie mają łazienki, bieżącą wodę, a korzystali ze Sławojki. No i teraz w końcu kapitalizm i na to wszystko mogą w zasadzie kupić to, co chcą.